Witam Was bardzo serdecznie w naszej pandemicznej, trochę polowej kuchni. Jak już wpadliśmy w szał gotowania i zrobiliśmy nasze pyszne desery chia, idziemy za ciosem i dzisiaj w kolejnym odcinku chciałabym pokazać Wam fajny, bardzo prosty przepis na zdrowe włoskie bułki. Tutaj mamy suszone pomidory, tutaj mamy bazylię. Część z niej wyschła, ale nie wyrzucam jej absolutnie, bo to jest tak, jakbyśmy mieli suszone zioła w torebce, więc posiekałam ją i wykorzystam całą. Mam różne rodzaje mąk, bo chcę Wam pokazać, że tutaj każda mąka się nadaje. Mam orkiszową, mam pszenną razową, mam płatki górskie owsiane, mam mąkę żytnią i mąkę żytnią razową, a także zwykłą mąkę pszenną. Jej proponowałabym używać jak najmniej. Natomiast jeżeli ktoś ma jakieś dolegliwości trawienne i kłopoty z trawieniem pełnoziarnistej, ciemnej mąki, może tę zwykłą mąkę jak najbardziej zastosować. A żeby usprawnić jej trawienie, a żeby ją wzbogacić, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, sypniemy nasion chia, dosypiemy, moi drodzy, ja tutaj mam już trochę mąki pszennej i żytniej, dosypiemy płatków, sypiemy, płatki są bardzo zdrowe, ma być zdrowo, ma być smacznie. Dosypiemy, moi drodzy, troszeczkę siemienia lnianego, a co? To jest nasze polskie złoto, wspaniałe. Mam tutaj też słonecznik, zrobimy zdrowe buły, pełnowartościowe. Nie takie puchate z marketu, zmrożonego ciasta, gdzie Bóg wie, co tam się tak naprawdę znajduje. Oczywiście dodamy sól. Proszę bardzo, jeszcze troszkę, bo bułki nie mogą być za mało słone, ponieważ wtedy są mdłe. Tu mam ksylitol, czyli cukier brzozowy, o którym już mówiłam. Do tego, moi drodzy, mam zioła, bo te bułki mają być włoskie. Więc mam tutaj zioła toskańskie. Jeżeli ktoś lubi, można dodać, moi drodzy, można dodać orzechy włoskie. Ja akurat dzisiaj nie mam ochoty aż na tak ciężkostrawną wersję, ale jeżeli macie chęć, możecie jak najbardziej dodać kurkuma. Na pewno o kurkumie nakręcę odcinek, ponieważ to jest zbawienna przyprawa, antynowotworowa, wspaniała. Tylko należy pamiętać, że trzeba podkręcać jej wchłanialność poprzez dodawanie piperyny, która znajduje się w ostrej papryce, pieprzu. Moi drodzy, co jeszcze? Mam drożdże do naszych bułek. Drożdże instant, które tutaj jak na złość nie mogę ich otworzyć, ale to nic. Mamy nożyk. Cyk. Wsypujemy. Mogą być drożdże świeże, mogą być drożdże z kostki. Wykonywałam te bułki w wielu różnych wariantach, jedno i drugie pasuje. Co jest idealne? Zakwas żytni naturalny. Ja powiem Wam szczerze, kiedyś się bawiłam w robienie zakwasu, czekałam na niego kilka dni. Teraz już nie bardzo mam na to ochotę. Nasze bułki będą ciężkie, będą miały dużo różnych składników. Dużo pomidorów, dużo ziół, pestek, nasion. Także dwie łyżki takiego zakwasu. Te drożdże też są niezbędne, bo te wszystkie składniki musimy jakoś fajnie dźwignąć, moi drodzy. Także dosypujemy nasze pomidory. Duże kawałki, nieregularne, jak w kuchni włoskiej. Zdrowo i domowo, tak? Dobrze. Dosypiemy, ja bym tu jeszcze dosypała troszkę tej mąki orkiszowej. I jeszcze odrobinę dodam żytniej razowej. Błonnik, błonnik, jeszcze raz błonnik. Ok. I teraz, moi drodzy, co? Wymieszamy to na sucho. Na razie, tak, żeby te wszystkie składniki fajnie się ze sobą zmieszały. Elegancko. Dobra. I co dalej? Mamy wodę. Zwykłą przefiltrowaną wodę. Nalewamy. Zobaczymy, czy nam tej wody wystarczy. Okej.
aż do osiągnięcia takiej, jak widzicie, struktury. Oczywiście, moi drodzy, ci wszyscy, którzy mają robotomiksy, mogą to w robotomiksie wymieszać. Ja też mam robotomiksa i też z niego korzystam, ale tu mamy warunki polowe i jeszcze, że tak powiem, w tej kuchni się go nie dorobiłam, ale to zobaczcie, to jest dosłownie chwila, moment. Nie stanowi żadnego problemu wyrobienie takiego ciasta. Najmniejszego. Jest pół minuty. No i co? No i wzbogacimy sobie. Do naszej masy dodajemy dużo oliwy z oliwek. Jak w kuchni włoskiej. Mają to być zdrowe bułeczki. Treściwe i pełnowartościowe. Także z bazylią, z pomidorami. Jeśli ktoś lubi, można wcisnąć ząbek czosnku. Jak najbardziej. Chociaż ja muszę wam powiedzieć, że ja lubię ten posmak oliwy, pomidorów i bazylii. A potem, jak już mam taką bułeczkę, to do niej chętnie właśnie dodaję albo sosik czosnkowy, albo masełko czosnkowe. Ja osobiście nie lubię, ale można śmiało dodać. Także jak widzicie, nie jest to żadna filozofia. Wychodzą nam tego typu bułki. Trwa to w zamieszanie tego ciasta parę minut. Oczyścimy, bo tu szkoda każdej drobinki. Ok, za chwilę to przykryję. Pozostawię do wyrośnięcia. Myślę, że około pół godziny, 40 minut. Jeżeli macie więcej czasu, nawet bym się pokusiła o odrobinkę więcej. Widzimy się za jakieś 40 minut i wtedy będziemy wypiekać nasze bułeczki. Także na tę chwilę dzięki bardzo. Zobaczcie, jak to wygląda. Muszę wam powiedzieć, że obłędnie pachnie już oliwą, bazylią i suszonymi pomidorami. Moi drodzy, wracamy do naszego wyrośniętego ciasta. Ono tutaj ładnie wyrosło, ja je troszeczkę zbiłam, że tak powiem. Jak widzicie, ma sporo oliwy. Jeżeli nie jesteście fanami oliwy, tak jak ja, możecie dać jej mniej. Ja formuję tej wielkości, o tutaj troszeczkę, o tej wielkości bułeczki. One mają mieć takie wyraziste kawałki pomidorów, słonecznika, nasion chia, siemienia lnianego, płatków owsianych. To jest takie bogactwo. Piekarnik nagrzany mam do 250 stopni, on mi się teraz pewnie trochę wychłodzi, ale to nic, to jest dosłownie chwila, moment. Możecie sobie z tego ciasta uformować duży chleb, możecie z tego zrobić bułeczki. O, cześć Tofisiu, tu odwiedził mnie nasz kot. Ok, cyk, uciekaj, bo się oparzysz, Tofiśku. No i dobra, i lecimy dalej. Na jutrzejsze śniadanie będą genialne bułeczki. Dzięki temu, że są z oliwą z oliwek, nie przyklejają się do rąk, nie zawierają żadnych spulchniaczy, konserwantów, ulepszaczy smaku, podkręcaczy wyglądu, smaku. Tylko i wyłącznie naturalne składniki. Zapewniam was, że jedna taka bułeczka i do tego na przykład pomidorek albo masełko czosnkowe i mamy pełnowartościowe, genialne śniadanie. O, zostało mi tu jeszcze troszeczkę ciasta. Szkoda mi tej oliwy, bo ona jest dobrej jakości. Więc to wszystko razem elegancko, tak? O, tutaj rozmieścimy te bułeczki, tak żeby nam się zmieściły. Rękawica, pyk. I do piecyka około 20 minut. Musicie obserwować. W zależności jak duże uformujecie te bułeczki, będzie to czas od 15 nawet do 25 minut. W zależności od tego, ile jest ziaren, ile wkładu, czy to jest tylko mąka z odrobiną płatków, czy jest też całe spektrum rozmaitych ziół, przypraw, pomidorów, tak jak w naszym przypadku. Po prostu trzeba to obserwować. Nie włączamy termoobiegu, bo wyjdą suche wióry. Ustawiamy górę-dół i obserwujemy bułeczki. Także
Za jakieś 15-20 minut pokażę Wam, jak one będą wyglądały w efekcie finalnym. Także do zobaczenia. Witamy, moi drodzy, z powrotem w naszej pandemicznej kuchni. Mamy bułeczki. Zobaczcie, jak one wyglądają. Tu mamy nasionka siemienia lnianego, jest słonecznik. Widać nawet płatki owsiane, kawałki pomidorów. Ja nie dałam orzechów, tak jak Wam mówiłam, można dać orzechy. Dałam zioła, dałam kurkumę, dlatego one są takie troszeczkę złociste. Są w tej chwili gorące, pachną obłędnie, jutro wyschną i zapewniam Was, że będą wspaniałym, zobaczcie, jak to wygląda pięknie, będą wspaniałym, rewelacyjnym śniadaniem. Jest to pełnowartościowy posiłek, zawiera oliwę, nasiona, pomidory, do tego pół pomidorka, powiedzmy, malinowego, może odrobina masła, ale niekoniecznie, bo to jest dużo tłuszczu w tych bułkach, dobra kawka albo smaczna herbatka i naprawdę jest to świetna buła na start. Chciałabym powiedzieć, że jest to pełnowartościowy, wspaniały posiłek dla dzieci do szkoły. No, w tej chwili dzieciaki nie mogą nasze wychodzić do szkół, ale zachęcam Was bardzo serdecznie, bo przygotowania tego ciasta, tak jak widziałyście, drogie mamy i drodzy panowie, zajmuje dosłownie kilka minut, pieczenie następne 15 i uzyskaliśmy tutaj 1, 2, 4, 6, teraz Wam powiem, 7, 8, 9, 10 bułek. Mam 10 bułek, zajęło mi ich przygotowanie. Myślę, że kilka minut i upieczenie 15. Rewelacyjnych, bez dodatków, pełnowartościowych, wspaniałych bułek. Zobaczcie, jak to ciasto fajnie wygląda. Jest żółciutkie, w środku jest pomidorek, są nasiona. Coś pysznego. Pachną obłędnie, pachną oliwą, pachną bazylią i pomidorami. Także no, muszę hapsnąć chociaż kawałek tego ciepłej, tej ciepłej bułeczki. A Wam życzę udanych wypieków i do następnego odcinka. Bye!